Dobry wieczór, kochani, witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Ja się nazywam Jacek Gałuszka, od 20 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Jak się macie w ten jakże piękny wiosenny wieczór? Jeżeli jesteście po raz pierwszy, dajcie znać, bo chciałbym Was szczególnie serdecznie powitać. Hej, hej. Widzę, że starzy znajomi już się pojawili, bo dzisiaj też temat jest bardzo szczególny i ciekawy, myślę, a mianowicie będziemy rozmawiać o komunikacji dotykowej i o tym, czy dotykać psa, czy nie dotykać psa i jak psy komunikują się poprzez dotyk. Więc myślę, że mnóstwo ciekawych informacji, które oczywiście będziecie mogli sprawdzić w praktyce, na Was czeka. Chciałbym też zapytać, czy te poprzednie jakieś tam ćwiczenia ktoś z Was wykonał, o których rozmawialiśmy poprzednio. Jeśli tak, to się pochwalcie, jak Wam wyszło, bo zawsze to jest miło, jeżeli możemy o tym też porozmawiać. Dla tych, którzy są po raz pierwszy, to chciałbym troszkę powiedzieć o tym, jakie są te nasze środowe spotkania. To są spotkania, które nie są wykładem, one nie są prezentacją, one nie są jakąś tam moim tylko monologiem, one są rozmową, więc jeżeli chcecie włączyć się do rozmowy, piszcie w komentarzach, ja te komentarze mogę oczywiście tutaj udostępnić. Na przykład Moni Den napisała, że temat bardzo ważny, często traktujemy psa jak maskotkę. Tak. Właśnie o tym też chciałbym troszkę powiedzieć. Aleksandra. Ja płacę dużą cenę za film do konkursu Klub Przyjaciół Psów. Pozdrawiam z Wanny. Szczegóły w klubie. No masz ci los. Ostatnio się widzieliśmy, słuchajcie, z Olą na spacerze socjalizacyjnym, który też prowadzę w Gliwicach, i Ola z Luną i Klepką przyjechały, słuchajcie, z Rzeszowa do Gliwic, więc naprawdę kosmos dla mnie, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Okej. Z pieskami nad wodą spędziliście, fajnie. Tak jak myślałam, najpierw uszy poszły do góry, podeszła do żwawo, ale złapała, ukradła i chciała miskę zjeść, a dała bez histerii. Aha, rozumiem, że rozmawiacie o Klubie Przyjaciół Psów. Dla tych, którzy nie mają pojęcia, co to jest Klub Przyjaciół Psów, to już spieszę z wyjaśnieniem. Klub Przyjaciół Psów to jest takie miejsce, gdzie są zgromadzone wszystkie ciekawe live'y, materiały, wideo, kursy, webinary dotyczące bardzo różnych zagadnień, od życia z psem, przez psychologię psa, życie ze szczeniakiem, po szkolenie i również tam znajdziecie kurs przedszkole dla szczeniąt, seminarium Jana Dunbara o komunikacji psów, więc mnóstwo różnych materiałów. I już Wam zdradzę, no dobra, zdradzę Wam te tajemnice, chociaż, no dobra, jak zdradzę, to już nie będzie tajemnica. Szykujemy wersję klubu 2.0, która będzie po prostu kosmiczna zupełnie, dlatego że ona będzie tam zawierała nie tylko te materiały, ale będzie ona miała zupełnie inny sposób prezentowania materiałów, bo będzie wyszukiwarka, będą kategorie. Każdy, na przykład, kto jest zainteresowany problemem z agresją u psów, będzie sobie mógł wpisać agresja i wyświetlą mu się wszystkie materiały, które tego właśnie zagadnienia dotyczą. Będzie też forum. I to nie takie forum ogólnie dostępne, tylko forum dla klubowiczów, gdzie będą również eksperci, gdzie będziemy mogli po prostu dyskutować w gronie klubowiczów na wszystkie tematy. Będziecie mogli tam też dodawać swoje filmy, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na Facebooku też Klub Przyjaciół Psów zostanie, ale główna aktywność będzie właśnie na tym nowym Klubie Przyjaciół Psów 2.0. Więc już trochę Wam zdradziłem tajemnic. Ja jestem bardzo podekscytowany tym, bo widziałem już pierwsze projekty. Nie pokażę Wam na razie, bo to jest ciągle na etapie tworzenia, ale po prostu super.
Także to będzie absolutnie nowa jakość. Tak jest. Patrzę na... O! Jeszcze mnie tam nie ma, ale oglądaliśmy eksperyment z pluszakiem. No właśnie jestem ciekaw, czy Ringsana 3, oprócz tego, że oglądaliście eksperyment z pluszakiem, czy ktoś zrobił taki eksperyment? Czy na przykład mając psa reaktywnego, daliście psu szansę na to, aby pokazał, jakie emocje stoją za tym jego zachowaniem? Jeśli tak, to napiszcie proszę, bo bardzo jestem ciekaw, jak wam to wyszło. Mam pytanie, jak ja jestem klubowiczem, czy mogę męża dodać, czy on musi się zapisać osobno? No, słuchaj, jak będzie korzystał z twojego loginu, to przecież ci tego nie zabronię, nie? Okay. Jak się zapisać do klubu? Aniu, wchodzisz sobie na stronę wesołałapka.pl i tam masz taką możliwość, albo ja też wrzucę Klub Przyjaciół Psów. Po prostu link do tego klubu wrzucę wam w komentarzach. Już wam mogę pokazać, jak to wygląda. Klub Przyjaciół Psów wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że widać. Tak. To jest taka jakby strona zaproszenia do Klubu Przyjaciół Psów. Dla kogo, co daje. I żeby dostać się do Klubu Przyjaciół Psów, to po prostu klikasz dołącz do Klubu Przyjaciół Psów, czyli zapisz się i przechodzisz tutaj dalej, zapisujesz się do Klubu Przyjaciół Psów. Na razie to jest 24 zł na miesiąc, ale już niedługo to będzie troszkę więcej, znaczy tak myślę 29 na miesiąc. Natomiast ci członkowie klubu, którzy są aktualnie w klubie, będą mieli cały czas tę samą cenę. Także oni będą taką grupą VIP-owską, nazwijmy to, dobrze? Także klub na razie przechodzi przeobrażenie na klub 2.0. Nie znalazłam takiego dużego pluszaka. Ja nie wiem, czy wy, jeżeli skądś zdobyliście, ja wiem, że chyba w Ikei bywają takie pluszaki, ale może ktoś z was zdobył. Ja kiedyś pamiętam, że w Lumpeksie tak zwanym, czyli w sklepie z odzieżą używaną, znalazłem takiego pluszaka i bardzo się to fajnie sprawdziło. Także zachęcam do poszukania w takich miejscach. Okay. O, jednak tutaj Karolina napisała, mój pluszaka Marszala z psiego patrona najpierw strasznie obszczekiwał, teraz gdy tylko ma okazję, podkrada go mojemu synowi, zaciąga do swojego legowiska. Bo też jak rozmawialiśmy o tym ostatnio, znajdziecie sobie oczywiście w Klubie Przyjaciół Psów całe to nagranie i jeszcze chyba na Facebooku i na YouTubie też ono jest. Właśnie, że początkowo pies zazwyczaj, jak widzi nowy obiekt, to stara się go zbadać, co to jest. I dopiero kiedy upewni się, że to jest coś ok, no to nawiązuje jakąś tam relację. Ale ta pierwsza reakcja jest bardzo ważna, bo ona nam pozwala ocenić, czy pies jest agresywny, czy się obawia, czy tylko po prostu intensywnie reaguje na pojawienie się tego pluszaka. Nie będziemy na razie rozwijać tego tematu. Także tutaj, Anno, jeśli chcesz coś więcej o tym pluszaku, to odsyłam do naszego live'a sprzed 2 tygodni, tak? Tam to wszystko jest. A dzisiaj rozmawiamy sobie na temat dotyku i komunikacji dotykowej u psów i też dotykania psów przez ludzi. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że zmysł dotyku, czy w ogóle dotyk, tak, zmysł dotyku rozwija się u psów, znaczy jest u psów obecny od momentu narodzin. Czyli psy nie widzą, nie słyszą, ale zmysł dotyku jest doskonale rozwinięty i nawet istnieje coś takiego u noworodków psich, co się nazywa rooting reflex. Nie wiem, jak to jest po polsku, przyznam, ale chodzi o to, że one w momencie, kiedy dotknie się na przykład ich policzka, to one poruszają główką, bo takie poruszanie pozwala im znaleźć sutek,
skąd sobie są, ssają, pobierają mleko od swojej mamy. I to jest pierwszy rodzaj w ogóle komunikacji, jaki te psy małe, nawet szczeniaki, ze sobą prezentują, czy jakby wobec siebie nawzajem prezentują, czyli one nawzajem się dotykają pyszczkami, dotykają się swoimi ciałkami, przesuwają się jakoś i to jest też dla nich informacja, że znajdują się nie same, ale znajdują się w grupie psów, tak, jeżeli jest więcej niż jeden szczeniak oczywiście. I w ten sposób również odnajdują drogę do sutka, nie widząc, nie słysząc. Mają tylko węch i mają tylko dotyk. I teraz również pewnym rodzajem komunikacji jest to, że suka wylizuje swoje szczenięta. Nie tylko w momencie narodzin, no bo ona musi naturalnie, tak, rozerwać ten pęcherz płodowy, czy tą błonę taką, która owija szczeniaka. Niektóre suki ją zjadają, a potem wylizuje szczenie. W ten sposób oczyszcza go właśnie z tych wszystkich wód płodowych, ale też niektórzy tak twierdzą, pobudza oddychanie i pobudza krążenie. Jeżeli są hodowcy, to napiszcie, czy też to u swoich psiaków obserwujecie. I mama również wylizuje swoje szczeniaki po jedzeniu, w ten sposób stymuluje je do wydalania, czyli masuje im po prostu brzuszki językiem i w ten sposób stymuluje do wydalania. A więc ten rodzaj dotyku od samego momentu narodzenia psa jest dla niego bardzo ważny, ponieważ daje mu przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, działa kojąco i działa też jakby na takim fundamentalnym poziomie budowania więzi. Więc psy poprzez dotyk budują od samego momentu narodzin jakąś relację ze swoim otoczeniem. I to bym chciał bardzo podkreślić, bo niektórzy mówią, że psa nie należy dotykać, prawda? Tylko, nie wiem, szkolić, wydawać komendy, dawać parówki. Psa trzeba dotykać, tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób, o czym za chwilę sobie powiemy. Okej. O, Joanna. O, Joanna jest naszą studentką, ale również jest hodowczynią piesków rasy Shiba Inu. Pozdrawiam Cię, Jasiu. I pisze, że zazwyczaj suki zjadają razem z łożyskiem. No właśnie, czyli te błony płodowe i łożysko suki po prostu zjadają po narodzinach. To ten pierwszy rodzaj dotyku ma bardzo duże znaczenie i również takim dotykiem, którego doświadczają szczenięta od pierwszych momentów swojego życia, jest to, że matka przenosi je, łapiąc za skórę na karku, i po prostu przenosi. Jeżeli jakiś taki szczeniak odpełznie od gromady, od gniazda i zacznie się drzeć w niebogłosy, to mamusia, psinka, podejdzie, złapie go za kark i przyniesie z powrotem do gniazda. I to dzieje się do pewnego momentu, mniej więcej do 12, zazwyczaj, tak, do 12 dnia życia. Później szczeniak już nie jest tak chętnie przez sukę przynoszony, musi sobie radzić sam. W 14 dniu otwierają się oczka, szczenięta zaczynają widzieć, w 21 wieku 21 dni otwierają się uszka, szczeniak zaczyna słyszeć, rozpoczyna się okres socjalizacji, czyli od trzeciego mniej więcej tygodnia życia zaczyna się okres socjalizacji i w tym okresie szczenie uczy się, co to znaczy być psem, jak nawiązywać interakcje ze swoją mamą, jak nawiązywać relacje ze swoim rodzeństwem oraz pojawiają się potem zęby mleczne, czyli szczenięta zaczynają siebie nawzajem tymi zębami też dotykać. I zęby mleczne mają kilka takich, bym powiedział, cech. One są strasznie ostre, jak szpilki. Jednocześnie szczęki takiego szczeniaka są bardzo słabe. Ja pamiętam, jak Jan Dunbar na swoim seminarium o tym opowiadał. W Klubie Przyjaciół Psów też macie dostęp do całego seminarium Jana Dunbara właśnie o komunikacji psów. Jak on opowiadał o tym okresie, kiedy szczenięta zaczynają uprawiać takie sparingi ze sobą, czyli tłuką się nawzajem albo właśnie gryzą, nie? Co się stanie, znaczy dlaczego te zęby są tak mocne, znaczy są tak ostre,
ale szczęki są bardzo słabe. Dlaczego zęby są tak ostre? One są tak ostre, to Jan Dunbar mówi, żeby bolało, jak za mocno ściśnie. I to, że boli, powoduje, że jak taki szczeniak za mocno ugryzie swojego braciszka albo siostrzyczkę, to w zamian dostanie to samo, czyli oberwie po prostu, dostanie reprymendę. Jeżeli będzie za mocno gryzł swoją mamę, to matka go również zdyscyplinuje. Czyli pojawia się właśnie w tym momencie zagadnienie takiego kontaktu socjalnego, ale również pewnego wyznaczania granic, tak? Rodzeństwo pomiędzy sobą wyznacza te granice, ale również matka wyznacza te granice dla swojego potomstwa. Bo oni po prostu, bo te szczeniaki, jeżeli nie ponegocjują, no to nie dostaną mleka, nie? To już nie jest tak prosto, żeby na każde wezwanie psia mama była dostępna. No, muszą się o to postarać. I teraz piszesz tutaj, Aniu, że moje uwielbiają właśnie głaskanie po brzuchu. Większość psów bardzo lubi to głaskanie po brzuchu, ponieważ jest to zakorzenione w tym najbardziej pierwotnym doświadczeniu szczenięctwa. Ale uwaga, głaskanie przez człowieka po brzuchu to nie jest to samo, co wylizywanie szczenięcia przez suczkę. Dlatego, że jeżeli pies po prostu sam do nas podchodzi, wywala się kołami do góry, mówi proszę pogłaż mnie, to jest zupełnie inny komunikat niż taki, w którym my skradamy się do leżącego psa i zaczynamy go głaskać. Bo w późniejszym okresie życia takie zachowanie może być odebrane właśnie jako niegrzeczne i szczenie, czy już starszy pies, może nas zdyscyplinować. Po prostu warcząc, szczekając, rzucając się nawet w naszą stronę, albo gryząc nas po rękach. Tak. O właśnie, tutaj Joanna, bardzo się cieszę, że włączasz się w dyskusję, ponieważ twoje zdanie jako hodowczyni jest niezwykle cenne. Jeśli szczenięta za mocno gryzą się nawzajem, wtedy wkracza matka i koryguje ich zachowanie. Super, że o tym napisałaś. Właśnie o to chodzi, że szczenięta nie są pozostawione same sobie, żeby sobie ustawiły relacje między sobą, gryząc się, tylko matka zna limit, tak? Wie, do jakiego momentu może na to pozwolić, a kiedy powinna wkroczyć i to przerwać. Troszkę antycypując to, o czym później będziemy mówić, to popatrzcie, jeżeli ludzie mają takie podejście, że chcą ze sobą zapoznać psy, tam powiedzmy biorą drugiego psa do domu, niech się same ustawią i pozwalają tym psom się gryźć, tak? To zachowują się właśnie inaczej niż zrobiłaby to suka, bo suka by wkroczyła po prostu zdecydowanie, przerwała taką interakcję, zakończyła ją, nie pozwoliła na rozwój takiego zachowania. Tak jak powiedziałem, te pierwsze kontakty związane z komunikacją dotykową są zazwyczaj dość bolesne. Później szczeniak, kiedy już idzie do nowego domu, w taki sam sposób zachowuje się względem naszych rąk, nóg, prawda? Też próbuje tak podgryzać, ponieważ to jest dla niego naturalny, normalny sposób komunikowania się. Ludzie niestety nie mają takiej skóry jak psy. Więc jak nas ten pies gryzie, to nieraz wyglądamy jak po walce z agrestem. Tak? Po prostu zostają nam na szramy, dziury i tak dalej. Natomiast część ludzi, które ma takiego właśnie szczeniaka usiłującego podgryzać, jest instruowana, że należy przekierować to na zabawkę i wtedy szczeniak nie będzie gryzł po rękach. To jest jeden z tych pomysłów, który czasami nie działa, mogę powiedzieć, dość często nie działa, natomiast uczy psa, bo one się uczą od samego początku, uczy psa, że ugryzienie człowieka powoduje dostęp do zabawki, czyli warto pogryźć człowieka, bo wtedy dostanę zabawkę, tak? Czym innym jest przekierowanie takiego psa na zabawkę, a czym innym jest próba negocjowania, że jeżeli mnie gryziesz, dostajesz zabawkę. I tutaj
część ludzi postępuje kompletnie inaczej niż suka, która po prostu albo odeszłaby od takiego psa, albo na niego warknęła, albo go zdyscyplinowała w inny sposób, czyli powiedziałaby mu: nie rób tak. I psy mają na to bardzo wiele sposobów. Człowiek nie jest psem i czasami po prostu zachowuje się tak, że szczenie mówi: no nie ma granic, w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. Okej. Już fajnie tutaj sobie, pozwólcie, że poczytam teraz trochę, co tutaj piszecie. A ja piszę, że mój owczarek, jak chcę go pogłaskać po głowie, to kuli uszy, nie lubi tego, woli po klatce piersiowej. O tych strefach za moment też chcę powiedzieć. I Sara napisała nam, że mój pies też uwielbia głaskanie po brzuchu. Zdecydowanie większość psów uwielbia głaskanie po brzuchu. I po prostu coś innego, jak jeszcze powtórzę, jest czym innym jest to, kiedy pies podchodzi do ciebie, pokazuje brzuszek i mówi: pogłasz mnie, a czym innym, kiedy to ty atakujesz niejako psa, który sobie odpoczywa, żeby go tam miziać. To jest zupełnie coś innego. Agata pisała, że ale nasz dotyk obserwowany przez psy jest odbierany nie zawsze jako dobry, choć nie ma w nim złych emocji. Psy przeważnie wtedy wkraczają w akcję i rozgania takie za bliskie kontakty. Znaczy, też zależy od rodzaju tego dotyku i tej komunikacji takiej dotykowej. O tym naprawdę za moment chcę powiedzieć więcej. Okej. Co robić, aby nie gryzł? Rozumiem, tak, Beata? Aby nie gr. Jest kilka sposobów na to. I takim jednym ze sposobów jest natychmiastowe przerwanie interakcji. Czyli jeśli mały szczeniak was gryzie właśnie tutaj to jakby jest takie rozwinięcie, co robić, aby nie gryzł, 3-miesięczny szczeniak bardzo gryzie, reszta labrador. Więc ja popełniłem taki kurs przedszkole dla szczeniąt w 2 minuty, też jest dostępny w Klubie Przyjaciół Psów, albo też jest dostępny osobno, jako kurs online. I tam pokazuję jedną z takich technik, którą nazwałem technika UFO. Polega ona na tym, że w momencie, kiedy szczeniak zaczyna cię gryźć po rękach, to wydajesz z siebie taki dźwięk, jakbyś zobaczyła, czy zobaczył UFO, takie i zamierasz w bezruchu, czyli kończysz każdą interakcję. To musi być takie, wiecie, jak nagle się zamieniasz w kamień, nie? I zastygasz w tej pozycji. I szczenie, jak usłyszy coś takiego i zobaczy, że nagle twoja ręka przestała się ruszać, to pomyśli sobie: o jej, przesadziłem. Nie? To nie było fajne. Na przyszłość tak nie zrobię. Jak dobrze to zagracie, to zazwyczaj wystarczy, tak? Bo szczeniak nie będzie chciał robić czegoś, co powoduje, że nagle przyjmujecie postawę grożącą, bo zamarcie bez ruchu jest odbierane jako postawa grożąca i jeszcze wydajecie z siebie taki dźwięk, który jest dość przeraźliwy, taki nie? I co? Nie? I on mówi: ojej, coś zrobiłem strasznego. Naprawdę fajnie, że o tym piszesz. Justyna napisała: u mnie było zastyganie i UFO, po zmianie zębów zero gryzienia. Tak, większość szczeniaków w którymś momencie przestaje właśnie tak gryźć po rękach, zwłaszcza wtedy, kiedy już zmieni zęby na stałe, to jest około 4. miesiąca życia. Tylko że co się wtedy dzieje? Zęby zmieniają się na zęby stałe, a zęby stałe nie są tak ostre jak zęby mleczne. Natomiast szczęki się rozbudowują, czyli żuchwa i szczęka stają się bardziej masywne, dzięki czemu te zęby stałe są w stanie gryźć kości. Bardzo są mocne. A więc jeżeli nie nauczymy szczeniaka w okresie socjalizacji tak zwanej inhibicji gryzienia, czyli konsekwencji tego, że jak za mocno chwycisz, to jest UFO, to on będzie myślał, że może sobie na to pozwolić. I teraz pomyślcie, że jeżeli będzie rozwijać to, to on nie będzie wiedział, że nie można mocno gryźć człowieka. Albo że nie wolno dotykać rąk. Ja się mogę pochwalić, że jeśli chodzi o Frelę, moją rottweilerkę, to ona nie dotknie zębami skóry człowieka, nawet możecie się z nią pobawić przysłowiową sznurówką.
Ja to zresztą na kursie pokazywałem trenerom na zjeździe naszych kursów zawodowych, że możecie bawić się takim maleńkim szarpaczkiem z rottweilerką i ona nie złapie was za rękę na pewno. Po prostu zawsze będzie wiedziała, że trzeba łapać tylko zabawkę. Ale to zostało wypracowane poprzez właśnie konsekwentne odmawianie zabawy, zastyganie w bezruchu, kiedy ona próbowała złapać za rękę. I teraz to jest taki jeden tip, jakby pomysł na to, co konkretnie zrobić, kiedy gryzie. I teraz mamy już okres socjalizacji wtórnej, czyli szczeniak jest w nowym domu, gdzie poznaje swoją nową rodzinę. On magicznie nie wymyśli, że od teraz obowiązują inne zasady. On nadal będzie starał się komunikować poprzez dotyk, czyli będzie używał zębów, żeby pokazywać, że czegoś nie lubi, coś mu nie pasuje, coś chciałby, żebyście nie robili. I tutaj trzeba wkroczyć już z zupełnie innymi sposobami na to, żeby pokazać psu, że nasz dotyk nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Takim fajnym pomysłem na to jest procedura odwrażliwiania albo przyzwyczajania, może bardziej, do dotyku. A więc od samego początku, jak tylko bierzecie szczeniaka, jakby oswajajcie go z waszym dotykiem. Jeżeli będziecie mieli takiego szczeniaka, gdzie możecie mieć go na podłodze, nawet możecie wziąć go na kolana, po prostu dotykacie go, mówicie spokojnie, właśnie oglądacie łapki, uszka, zaglądacie w zęby. Możecie też nagrodzić go nawet smakołykiem za to, że zachowuje spokój, nie? Natomiast jak zaczyna szaleć, wariować i gryźć, przeczekajcie to. To będzie taki dobry sposób na to, żeby on się z tym dotykiem oswoił. Nie wszystkie psy będą na to pozwalały, zwłaszcza jeśli są już wyrośniętymi podrostkami albo młodymi psami, które wcześniej nie nauczyły się tolerowania dotyku, bo one będą miały pewne strefy czy okolice swojego ciała, które pozwolą dotknąć i takie, których nie pozwolą dotknąć albo będą się przed tym bronić. I teraz tak. Już patrzę sobie tutaj też na wasze komentarze, bo ja się tak rozgadałem, ale przecież wy też tutaj ze mną rozmawiacie. Jessica napisała: u nas też wnętrz, ale da ze sobą zrobić wszystko na dowolnym centymetrze ciała. Mamy dwa psiaki, ogromne pieszczochy. Mamy ich kompletne zaufanie, a one nasze w stosunku do naszego 5-letniego synka są przytulanki, opiekunowie. Czyli masz dobrze zrobiony temat właśnie tolerowania dotyku. Przepraszam bardzo. Dzisiaj się dowiedziałem, że jakieś pyłki latają. Właśnie, sorry. Myślałem, że dam radę nie kichnąć, ale się nie udało. Sorry. Okej. I teraz tak, żeby można właśnie można dotykać, a niektórzy tutaj piszą. Aha, Damian napisał: mój pies nigdy nie gryzie, ale zdarzyło się, że dziwnie chwytał rękaw i delikatnie często zaciska, jakby całował. Co to jest? To może być właśnie też taki rodzaj komunikacji dotykowej na zasadzie przestań tak robić. I jeszcze jednym sposobem, w który wrócę jeszcze na moment do tego okresu szczenięcego, zobaczyłem sobie do moich notatek, że o tym nie powiedziałem, a to ważne, jest taki rodzaj dyscyplinowania szczenięta przez mamę, że ona podchodzi do nich i delikatnie łapie pyskiem swoim za kufę szczeniaka, tak od góry. Robi takie jakby dotknięcie. I wiecie, że to jest jeden z takich gestów uspokajających szczeniaka, a w późniejszym okresie życia jest on traktowany przez psy jako taki sygnał pod tytułem: jesteś małym szczeniaczkiem, zaopiekuję się tobą. Niektóre psy wręcz proszą, żeby tak im zrobić. Jak się czują gdzieś niepewnie, przychodzą i wtykają pysk pod wasze ręce, tak żebyście je za ten pysk złapali. To nie chodzi o to, żeby go ściskać, tylko żeby go dotknąć od góry za kufę.
To powoduje często właśnie takie wyciszenie się psa i jest jednym z takich dość silnych sygnałów uspokajających, tonujących emocje. Psy tak czasami między sobą również robią, nawet te psy, które nie są razem wychowane, ale się po prostu znają, widzą, że jakiś tam pies się czegoś obawia, albo się czegoś, albo za mocno się rozemocjonował i w taki sposób właśnie dają ten sygnał. Dziękuję. Na zdrowie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wystraszyłem cię, przepraszam. Jak będę chciał kichnąć następnym razem, to obiecuję, że mikrofon wyłączę, żebyście nie byli porażeni nagle takim dźwiękiem. Ok. Tak, Ewa napisała: moją roczną rottweilerkę mogę dotykać wszędzie, wszystko jej zabierać, ani nie drgnie, natomiast osobie, której nie zna, absolutnie nie pozwoli się dotknąć. Bo to zaufanie buduje się poprzez właśnie relacje. Czyli jeśli pies wie, że twój dotyk jest zawsze dobry, ale nie ma pewności odnośnie innych osób, to będzie zachowywać się dość asekuracyjnie i nie będzie pozwalać dotykać pewnych okolic ciała. I teraz, o właśnie, tutaj, że między uda, moja tak się ciągle chowa w nogi. To może być właśnie też prośba o to, spróbuj, jak ona tak przylezie i będzie ci się wciskała, to dotknij ją z góry, tak wiesz, za pyszczek, tak z góry, delikatnie, o, i pogłaż ją, powiedz jej coś miłego, zobaczysz, że to ją bardzo uspokoi. Właśnie to jest jeden z takich sposobów, który, czy jakby z takich gestów, który psy doskonale rozumieją jako gest uspokajający. I teraz tak, odnośnie tych okolic ciała. Jeżeli. Aha, tutaj jeszcze Joanna napisała bardzo fajną rzecz, zaraz o okolicach. Mam 3-letniego teriera i wszystko mogłam wszędzie dotykać bez żadnego sprzeciwu. Często masuję relaksacyjnie moje psiaki, to poprawia bliskość. Oczywiście, bo dotykanie czy masowanie psa, jakby raz, że go rozluźnia, dwa, powoduje wydzielanie takiego neuroprzekaźnika jak oksytocyna, który właśnie jest odpowiedzialny za budowanie więzi. Więc to jest fajne, ale też jest pewnym wyzwaniem albo zagrożeniem, bo jeżeli na przykład będziecie traktować psa jak kota, żeby go tam głaskać godzinami, to kiedy tego zabraknie, pies może przejawiać problemy separacyjne. Więc uważajcie na to, żeby zbyt tego nie nadużywać. I teraz tak. Okolice ciała, które pies zazwyczaj toleruje, i okolice, których zazwyczaj nie toleruje. Większość osób myśli, że takie poklepanie albo pogłaskanie psa po głowie to jest fajne, no bo to jest takie sympatyczne, nie? Nie wiem, czy mieliście taką osobę w rodzinie, nie? Która jak byliście mali, to przychodziła i to was tak po głowie, a jaki ty jesteś słodki, nie? Ja miałem ochotę ugryźć. Więc psy nie za bardzo lubią takie klepanie po głowie, albo na przykład kładzenie ręki na karku, ponieważ ten gest jest właśnie gestem demonstrowania przewagi, gestem demonstrowania właśnie asertywności, czy wręcz dominacji, kiedy jeden pies chce drugiemu pokazać, że ma się mu podporządkować. To wtedy kładzie pysk na jego karku. I ten drugi wtedy najczęściej ustawi się w pozycji T, jeżeli nie szuka awantury. To jest właśnie taki gest. Więc głowa, kark, nie bardzo. Tak samo przekładanie ręki przez psa jest znowu takim obejmowaniem go, czy takim jakby zabieraniem mu swobody i też może być odbierane dość nerwowo. Jeżeli chcecie pogłaskać psa tak, żeby mu to sprawiło przyjemność, to najbardziej bezpieczną okolicą jest przedpiersie, czyli tutaj klatka piersiowa z przodu jest najbezpieczniejsza. A niektórzy mówią, no, że pies lubi, jak się go tak głaszcze po pyszczku. To jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o komunikację dotykową, dlatego że w ten sposób szczenięta proszą swoją matkę o to, żeby im zwróciła pokarm. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład wilki w ten sposób wychowują szczenięta, że przynoszą im do gniazda zjedzony pokarm, taki częściowo strawiony. Szczenięta podchodzą, wylizują pyski dorosłych psów, częściej młodzików, ale takich dorosłych psów, i one wtedy wymiotują to jedzenie. To jest tak zwana regurgitacja, i wtedy szczenięta tym się żywią. Nie? Ten paw taki psi nazywa się barf.
Teraz już wiecie, co znaczy dieta barw. Okej, okay. Ale to jest właśnie to. I niektóre suki rzeczywiście, jak szczenięta wylizują im tutaj okolice policzków, to zwracają coś, co mają w żołądku. Ale oczywiście nie karmią w ten sposób szczeniąt, bo psy domowe nie są wilkami. Niemniej ten odruch u niektórych suk występuje. A więc gizianie, mizianie tutaj psa po policzku, to jest jakby ten komunikat pod tytułem: jestem małym szczeniaczkiem, zwróć mi coś ze swojego brzuszka. Nie? Czyli jest to tak u dorosłych psów, pełni to taką funkcję prośby o opiekę, wsparcie i demonstracji uległości. Więc jeżeli nie chcecie swojemu psu demonstrować waszej uległości i nie chcecie go prosić o wsparcie i opiekę, to zastanówcie się, czy głaskanie go w ten sposób tutaj po policzkach przypadkiem nie spowoduje, że on uzna, że musi się wami opiekować i za was podejmować decyzję, na przykład kogo lubimy, a kogo gryziemy. Niekiedy, jeżeli mu się to nie spodoba, może ugryźć was. A więc policzki są dość takim, bym powiedział, kontrowersyjnym czy newralgicznym miejscem, jeśli chodzi o dotykanie psa. Psy między sobą tak właśnie demonstrują uległość. Patrzę. O, biedny. Często starsze osoby klepią mi tak Duke'a po głowie. Benny Hill. Tak, nie lubię tego. Wiesz co, to ty masz, Beata, owczarka podhalańskiego, nie? Duke to jest owczarek podhalański. No i właśnie wszystkim się kojarzy z takim misiem, nie? Którego można poklepać po głowie. Właśnie to jest bardzo nie okej. Okay. Klepka lubi drapanko po klacie, czyli jest normalna. A pod brodą, czyli tutaj, tutaj też jest ok. Chociaż mówię, policzki, jakby pysk psa, policzki to jest takie miejsce, na którym bym się zastanawiał, zwłaszcza jeżeli widzicie, że relacja z waszym psem nie jest tak idealna, że on ma na przykład taką tendencję, żeby czasami was ustawiać po kątach, to nie jest wtedy za bardzo dobrze. Ewa pisze, że moje dwie sunie tak się liżą nawzajem po pyszczku. I to jest fantastyczne. To znaczy, one nawzajem pokazują sobie, że proszą o drugą, że się lubią, że proszą o opiekę, wsparcie, a druga mówi, a teraz ja cię proszę o opiekę, wsparcie. To jest jak najbardziej ok. To jest taki właśnie gest sympatii i właśnie takiego dobrego, takich dobrych uczuć. Mój pies uwielbia głaski po klatce, potem kładzie łapę na mojej ręce, żebym kontynuowała. Wymuszacz. Oczywiście, że wymuszacz, ale dodatkowo takie kładzenie łapy, nie tylko pyska, ale łapy na drugim psie, jest troszeczkę takim gestem wyrażającym przewagę. Więc w ten sposób pies może troszeczkę jakby zagarniać ciebie dla siebie. To też jest taki jeden z takich gestów. I teraz tak, bezpieczne znowu miejsce, które spokojnie jest ok, jeśli chodzi o dotykanie psa, to jest bok, ale bez przekładania ręki, czyli ten bok, który jest od waszej strony. Tutaj pogłaskanie psa wzdłuż po boku jest jak najbardziej ok. Niektóre psy, na przykład w zabawie, biegną do siebie i uderzają się bokami albo klatami. I to jest dla nich super zabawa, więc ta okolica ciała jest w porządku. Dużo psów ma już pewien problem z tylną częścią ciała, tak? Czyli z okolicą genitaliów odbytu i z ogonem. Dlaczego? Dlatego, że to jest sposób, w jaki też często psy ze sobą się witają i niekiedy pies nie ma ochoty na takie powitanie, więc tutaj jakby tył może psu sprawiać pewien dyskomfort, tym bardziej, że pies tego nie widzi. Nie? Więc jeżeli na przykład potrzebujesz coś zrobić, nie wiem, z ogonem psa, to nie zaczynaj od dotykania ogona, tylko zacznij od dotknięcia psa z boku i przejedź ręką wzdłuż boku psa do ogona. I wtedy pies będzie wiedział, aha, to jest ta sama ręka. Albo pokaż psu tą rękę i zacznij właśnie ten ruch, żeby dotknąć ogona, to najprawdopodobniej pies na to łatwiej pozwoli niż wtedy, kiedy po prostu się podejdziesz i capniesz go za ogon. Wewnętrzna strona ud też dla wielu psów jest ok. I tutaj, Marzena napisałaś,
Nasz uwielbia głaskanie po wewnętrznej stronie uda, po policzku też lubi. Wewnętrzna strona uda też jest dla psów ok, dlatego że ona nie ma specjalnie znaczenia komunikacyjnego, tak? Bo psy w ten sposób się no, jakby nie dotykają zazwyczaj, tak? Ale zupełnie czymś innym są łapy. Jeżeli macie spaniela, nie wiem czy ktoś tutaj ma spaniela, dajcie znać, to co złapałem, właśnie zaraz powiem. Są takie psy, które po prostu nie pozwalają dotknąć sobie łap. I jeżeli nie nauczyliście szczeniaka, że dotykanie łap jest ok, że obcinanie pazurków jest ok, to one mogą mieć naprawdę bardzo duży dyskomfort właśnie z takim dotykaniem łap. Dlaczego? Bo łapy, całe łapy dla psa to jest być albo nie być. Bo popatrzcie, to jest ta część ciała psa, która odpowiada za ewentualną ucieczkę oraz za upolowanie pokarmu. Więc jest to najbardziej newralgiczna, że tak powiem, część ciała psa, łapy. I dlatego, jeżeli ktoś dotyka łap psa, to może czuć się zaniepokojony, że coś mu się w tę łapę zrobi, coś się stanie i on nie będzie w stanie uciec, nie będzie w stanie jakby przetrwać. Dlatego część psów po prostu tak bardzo nie toleruje dotykania łap. Patrzę u mojego psa. Aha, bo niektóre okolice psy bardzo lubią, na przykład głaskanie w okolicach ogona, ale na grzbiecie, to znaczy nie od spodu, tylko na grzbiecie, to jest takie miejsce, które część psów lubi, żeby mu głaskać, dlatego że tam najczęściej pies ma trudność, żeby samemu się wyiskać. A to nasze głaskanie, albo jeszcze lepiej takie czochranie, jest gestem iskania. Iskanie, co prawda psy nie mają aż tak dużej potrzeby iskania jak małpy na przykład, ale również jest takim gestem wynikającym z tego kręgu funkcyjnego opieki. A więc głaskanie, takie iskanie psa, czyli takie czochranie go w okolicach nasady ogona, dla wielu psów jest bardzo, bardzo przyjemne. I teraz jeszcze wracając do tych łap. Więc jeżeli pies nie toleruje dotykania łap, to najgorszym pomysłem, jaki można przedstawić, jest po prostu weź mu tą łapę na siłę, mu obetnij te pazury. Bo on będzie się przed tym bronił i będzie odbierał to jako tę czynność jako zagrażającą, jako niefajną. Najlepiej jest psa do tego przyzwyczaić i tutaj powiem wam o takim kolejnym sposobie, który zazwyczaj się bardzo dobrze sprawdza. Przede wszystkim nie spieszymy się. To jest najważniejsze. Czas tutaj jest dość kluczowy. A więc pokazujemy psu pyszny smakołyk, ale w takiej odległości, żeby nie mógł go chapnąć, ale go widział. Czyli kierujemy jego uwagę na ten smakołyk i ja zazwyczaj w takiemu psu mówię, co będę robił. Mówię po prostu, teraz na przykład, o, teraz dasz mi łapkę. I delikatnie ręką zaczynam od przedpiersia, posuwam się w dół, dotykam łapki, bardzo delikatnie dotykam łapki, chwalę psa i daję mu ten smakołyk, na który czekał. Dzięki temu pies wie, że nawet jeśli czegoś tak bardzo nie lubi, to ta moja czynność, czyli to stopniowe takie obniżanie ręki, dotykanie łap, to jest jakby klucz do dostania tego upragnionego smakołyka, więc jakoś to ścierpi i będzie tolerował. Więc jeżeli macie taki problem, potrzebujecie popracować z tym, żeby pies pozwolił sobie łapy wyczesać, wymyć, czasami śnieg mu się tam może gromadzić, żeby pozwolił to sobie wyjąć, to możecie właśnie skorzystać z tego sposobu. Czyli pokazujecie coś dobrego, robicie co macie zrobić, dajecie psu. I wtedy stopniowo przedłużając ten czas, pies wie, że to dotykanie łap, które prezentujecie, które właśnie robicie, nie jest czymś zagrażającym, ale jest zapowiedzią fajnej nagrody. Bardzo wam to polecam. Ok? Tak. Tutaj pisze, że jak uczyłam Tolę czesania grzebieniem, to miałam spory problem przyzwyczaić ją do tego dotyku. Szczególnie na ogonie i pyszczku, ale małymi kroczkami, smaczkami się udało, choć dalej niekoniecznie lubi czesanie wąsików. No to myślę, że tą metodą, czy tym sposobem, który właśnie wam opowiedziałem, polubi czesanie wąsików. Tak? Trzeba mieć cierpliwość, Katarzyno, zgadza się.
Tak, cierpliwość, ja zawsze powtarzam, czas, cierpliwość, konsekwencja to jest klucz do sukcesu. Inka pisze, mój lubi gilanie na sadę ogona na hasło dupka. Ojejku, już co, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale ja mam taką komendę, gdzie masz dupę? I wtedy moja suka, nie tylko, bo bardzo dużo psów się po prostu ustawia, żeby właśnie tam taką psinkę pogłaskać. Ewa pisze, ja swoją rottweilerce wsadzam w pyszczek dużą kość ze sporym zapasem mięsa i jak ta memła tą kość, to wówczas obcinam pazury. To fajnie, że tak ci się udało, tylko że możesz mieć psa, który na przykład ma tendencję do bronienia zasobów, więc jeżeli dajesz jej kość, ona się nią zajmuje, a ty zaczynasz coś tam gmerać przy łapach i będziesz miała psa, który ma taką tendencję, to po prostu cię użre, więc nie byłbym taki pewny, czy jest to metoda do polecenia w każdym przypadku. Raczej bym ostrożnie do tego podchodził. Beata napisała, że nas uczyli hodowca, żeby uczyć dotykania łap od samego początku. Ja już tak też o tym powiedziałem, tak? Jeżeli dostajesz, masz psa, szczeniaka, to twój psi obowiązek jest nauczyć go tolerowania dotyku wszystkich części jego ciała. Absolutnie. Od czubka nosa po uszy, zęby, nasadę ogona, prawda, dupkę, brzuszek, łapki, po prostu wszystko. Nie? I jeżeli on zobaczy, że ten dotyk jest fajny, że nic złego nie powoduje, to oczywiście będzie to tolerował. Okej. Jeden, tryt nie ma problemu z dotykaniem, zabawą łapkami. Dwa, po każdym spacerze wycieranie łapki bez problemu. Trzy, pazury da się obciąć tylko przez sen. Jeden na tydzień, nie działają smaki. No to słuchaj, ta metoda, o której opowiedziałem, pokazujesz smakołyk, zbliżasz te swoje cążki, przejeżdżasz nimi delikatnie w dół. Nie zaczynaj od obcinania pazurów. Przejedź tymi cążkami w dół, daj mu ten smakołyk, nie? Wycofujesz się. Za chwilę to powtarzasz, powtarzasz i to będzie po prostu sposób na nauczenie psa tolerowania obcinania pazurków, tak? Tak. No bardzo, bardzo fajnie. Tak, i też jeżeli, słuchajcie, też tutaj widzę, że w komentarzach to się pojawia, że nauczyliście swoje psy dotyku, tolerowania dotyku, super, ale na co bym chciał zwrócić uwagę. Starajcie się, żeby ten dotyk nie był dla psa bolesny. Bo jeżeli tak będzie, to możecie uwrażliwić go i on wtedy będzie właśnie unikał tego albo bronił się przed tym. Tak? Czyli jeżeli na przykład to czasami ludzie mówią, że nie przyszli do weterynarza, on tam zrobił jakiś bolesny zabieg i pies teraz tego weterynarza unika. No więc jeżeli na przykład obcinacie pazury psu i zahaczycie za daleko i obetniecie mu pół miazgi, zaczyna lać się krew i go to boli, no to on może się obawiać w przyszłości tego obcinania pazurów, więc powolutku, pomalutku obcinamy. Jeżeli zaszłaby taka sytuacja, że po prostu no, zraniliście psa, to nie robicie dalej, po prostu dajecie psu coś pysznego, odwracacie jego uwagę, przestajecie to robić, żeby nie ogrywać tego w jakiś taki sposób, tak? Tak, tutaj też Asia podsuwasz pomysł, że dobre jest też rozproszenie. Ja na dworze przyzwyczaiłam adopciaka do różnych zabiegów przy różnych bodźcach. Czy jeżeli jest coś takiego, co psa absorbuje, właśnie tym smakołykiem, znaczy ten smakołyk, o którym mówiłem, jest coś właśnie, co go absorbuje. Jak macie psa, który kocha piłeczkę, to możecie tą piłeczkę postawić. On wie, że jak zniesie to obcinanie pazurów, to dostanie możliwość zabawy tą piłeczką. To też będzie działało w taki sam sposób, tak? Agata pisze, mój obecnie bardzo nie lubi wycierać łap i atakuje ręcznik. Gryzie, szarpie, kiedyś tak się nie zachowywał, nie wiem, gdzie popełniłam błąd. No właśnie, być może odebrał to, co robisz, jako coś nieprzyjemnego, ale też mógł to odebrać jako zaproszenie do zabawy. Bo są takie psy, że zbliżasz ręcznik, a on od razu łapie, mówi, ale fajna zabawka, będziemy się tym bawić. Więc w takim wypadku cofnąłbym się parę kroków i zaczął od
zwykłego pokazania tego ręcznika, dotknięcia ręcznikiem. Może bym nagrodził jakimś smakołykiem i na tym skończył. Za chwilę znowu bym zrobił to samo, tak żeby po prostu, mówimy fachowo, schabituować, czyli przyzwyczaić psa do tolerowania tego dotyku, a później ta procedura, o której wspomniałem, może być bardziej użyteczna. O rany. Katarzyna, ja miałem z Rottweilerem inny patent. Nauczyłam komendę zadrapuj. Jak pazury były dłuższe, szliśmy na betonową dróżkę i zadrapuj. Po prostu po załatwieniu się zadrapywał wszystkimi łapami ziemię i podłożyłam komendę. To miałeś, czy rozumiesz, że ten chodnik, tak, czy ten beton służył jako naturalny pilnik do pazurów. Też tak można, oczywiście. Oczywiście. Więc gdzie różne są na to patenty. Ważne, żeby pies wiedział, że po pierwsze wasz dotyk jest po coś, to znaczy nie jest on takim po prostu bezmyślnym dotykiem, czyli jest to na przykład komunikacja z psem i że on to po prostu traktuje jako coś przyjemnego. Można się też psem komunikować, bawić w taki sposób, że na przykład dotykacie go w zabawie właśnie w bok. Więc na przykład szarpiecie się z nim zabawką, on się wkręca i wtedy go tak klepiecie w bok. To jest dodatkowe jakby pobudzenie w tej zabawie. Nie jest to nic nieprzyjemnego dla psa, jest to fajne dla niego, bo jeszcze mu dajecie takiego jakby trochę kuksańca na zasadzie wow, baw się bardziej ze mną, nie? I psy też często tak właśnie się bokiem uderzają. Bardzo często właśnie szczeniaki, które są dotykane przez inne psy, przyjmują taką pozycję uległą. W ten sposób uczą się, że mają tolerować dotyk innego psa i że przyjęcie takiej uległej pozycji powoduje, że ten duży pies zachowuje się wobec nich bardziej delikatnie. I tu chciałem wam pokazać krótki filmik, jak właśnie Frela i Irda kontaktowały się w ten sposób z młodymi labradorkami. Zobaczcie. A tam jest drugie. Chodźcie. Chodź, Felcia. Frela. Frela, siadł. No i ślicznie. Chodźcie. Okej, jestem, coś się zacięło. Okej, jak się wam podobało? Właśnie kontakt Frelki i Irduszki, Gnizduszki z małymi szczeniorami. Nie? Też tam było widać, że one po prostu się przewracają, prawda, pozwalają się wąchać. Właśnie to wąchanie okolic. Tak, znaczy Frela była trochę za bardzo natarczywa i tutaj szczeniak po prostu jej demonstrował, że okej, trochę za dużo i ona to rozumiała. Mówi, dobra, okej, no nie chcesz, to nie. Nie? Więc to jest taki właśnie typowy sposób na komunikację dotykową, ale nie tylko, tak? Bo również na prezentowanie sygnałów uspokajających i sygnałów uległości starszego wobec starszego psa. Psy, słuchajcie, są dość sprawne w tej komunikacji, więc one nie żyją po to, żeby się nawzajem zagryzać i zabijać, tylko bardzo fajnie się ze sobą komunikują i dogadują, więc jeżeli im na to pozwolimy, to one często sobie naprawdę dają radę.
Oczywiście nie mówimy tutaj o przypadkach takich, kiedy pies jest nadmiernie właśnie pewny siebie, taki asertywny, reaktywny i na przykład każdemu psu musi pokazać, że rządzi, tak? Że on jest najważniejszy, bo wreszcie trafi na takiego, który się nie zgodzi na to i wtedy może dojść do bójki. I tak samo, jeżeli widzicie, że psy do siebie podchodzą, to patrzcie, w jaki sposób się dotykają. Czy kładą sobie łeb na karku na przykład, albo przyjmują taką wysoką pozycję, albo łapę kładą na drugim psie. Tak samo, jeśli pies przychodzi do was, nie? I kładzie wam łapę w taki sposób i patrzy jeszcze wyzywająco, twardo w oczy, to raczej nie jest to przyjazny gest, tylko jest to gest kontrolujący. No, on wie, że ten dotyk plus to spojrzenie oznacza właśnie to. Musisz robić to, na co ja mam ochotę. Najczęściej ludzie tak nie odbierają tych gestów ze strony psów i to czasami powoduje właśnie narastające później problemy w relacjach. Więc jeśli chodzi właśnie o, można obserwować godzinami jak najbardziej, tak jak właśnie tutaj pisze Agata, że mając co najmniej dwa psy i ogarnięte emocje, można je obserwować godzinami, bo one ze sobą gadają. Najbardziej gadają ze sobą i również komunikują się poprzez dotyk, poprzez to wylizywanie fafli. Te psy, które są najbliżej rasom pierwotnym, czy są rasami pierwotnymi, jak macie malamuty, haskie, jakieś właśnie tego typu psy, wilczaki, no to one po prostu non-stop w ten sposób ze sobą gadają. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Pojawiła się niedawno całkiem taka inicjatywa, żeby psom, które są reaktywne i nie lubią dotyku, przypinać do smyczy żółtą wstążkę, bo to będzie oznaczało, potrzebuje więcej przestrzeni, zachowaj dystans. I powiem wam tak. W Polsce bardzo mało osób jest świadomych tego, co oznacza taka żółta wstążka. Ja kiedyś eksperymentalnie zrobiłem taką akcję, po prostu wziąłem do smyczy, przypiąłem żółtą wstążkę, to jeszcze z Irdą, mimo że ona w ogóle nie była reaktywna. Ale nigdy wcześniej, ani nigdy później nie miałem tylu ludzi podchodzących i pytających, a po co ta wstążka jest, a to mogę pogłaskać pieska, niż właśnie wtedy, kiedy ta wstążka była. Więc jeżeli decydujecie się na przypinanie psu takiej wstążki, to pamiętajcie o tym, że część osób może wręcz reagować odwrotnie niż chcecie, czyli zamiast zachowywać dystans, to będziecie mieli mnóstwo pytań, po co ona jest i czy mogą pieska pogłaskać. Głaskanie psa przez swoich ludzi, przez waszą rodzinę, przez was samych jest też czymś zupełnie innym niż głaskanie go przez obcych ludzi. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce pogłaskać waszego psa, a wy chcecie się na to zgodzić, poproście, żeby nie głaskał psa po głowie, po karku, nie przekładał ręki, tylko pogłaskał po przedpiersiu, ewentualnie po boczku. To większość psów jest w stanie znieść. Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za znowu godzinkę, którą wspólnie spędziliśmy. I jak zwykle zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie, na które zaprosiłem naszego trenera z Iławy, Adriana Rykaczewskiego. Będziemy rozmawiać o etyce w szkoleniu psów. Etyka w szkoleniu psów. Myślę, że temat jest niezwykle ważny i już teraz was ogromnie serdecznie na to spotkanie zapraszam. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, pa!